Szanowni, na ostatniej lekcji po serii różnych doświadczeń z przyssawkami i dyskusji na temat tego, co te doświadczenia nas uczą, doszliśmy do historycznego eksperymentu przeprowadzonego w XVII wieku przez Ottona von Guericke, prawdziwego człowieka oświecenia, epoki, w której ludzkość, właściwie no, cywilizacja europejska, zaczęła wierzyć w siłę rozumu, obserwacji, eksperymentu jako narzędzi do dialogu z przyrodą, do odkrywania praw przyrody, do rozumienia, dlaczego pewne zjawiska zachodzą tak, a nie inaczej. No i Guericke, polityk, burmistrz Magdeburga, wieloletni przedsiębiorca, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, właściciel browaru, bogaty człowiek, a jednocześnie wynalazca, fizyk, filozof przyrody, tak byśmy mogli o nim spokojnie powiedzieć, był przekonany, że coś takiego jak powietrze, atmosfera istnieje. Pomimo, że na co dzień nie dostrzegamy tego specjalnie, poruszamy się swobodnie i atmosfera, tak można powiedzieć, nam specjalnie w tym nie przeszkadza. W tych czasach nie było jeszcze pojazdów poruszających się tak szybko, żeby opór powietrza odgrywał jakąś istotną rolę. No i żeby to wykazać, Otto von Guericke kazał odlać dwie takie półkule żeliwne o średnicy, jak sprawdziłem, 35,5 cm, to nie jest dużo. No, w oczywisty sposób możliwości ograniczała ówczesna technologia i ewentualne koszty. Pomiędzy tymi półkulami znalazła się coś, co nazwalibyśmy dzisiaj uszczelką, tak? Uszczelniające to połączenie. No i von Guericke skonstruował pompę powietrzną, całkiem skuteczną pompę powietrzną, która pozwoliła mu rozrzedzić, usunąć część powietrza z wnętrza tych półkul zetkniętych ze sobą. Ale to nie znaczy, że tam panowała próżnia. Próżnia, czyli brak powietrza. Nie, nie. Jak widzieliśmy na innych lekcjach, stosunkowo niewielkie rozrzedzenie powietrza skutkuje już w stosunkowo dużych różnicach ciśnień, albo można powiedzieć w niewielkich różnicach ciśnień, ale ponieważ siła czy parcie to jest iloczyn ciśnienia i pola powierzchni, to a pole powierzchni rośnie kwadratowo z rozmiarami, jak kwadrat rozmiarów liniowych, bo bardzo szybko można, bardzo łatwo można stworzyć coś, dlaczego nawet niewielka różnica ciśnień spowoduje, że praktycznie nie będzie można rozerwać tego albo oderwać. No ta nasza przyssawka miała średnicę 6 cm, więc całkiem niewiele. No więc i rzeczywiście dokonał tego eksperymentu i tu widać, że zaprzęgi złożone z 6 koni, dwa zaprzęgi złożone z 6 koni nie były w stanie rozerwać tych półkul. Te półkule są tutaj i te zaprzęgi w jedną i w drugą stronę patrzą. Tu macie link, ja udostępnię w streszczeniu link do tych wszystkich stron i zdjęć, czy też rycin. No a na samej lekcji, to ja może się zmniejszę, o tak, na lekcji też badaliśmy takie półkule magdeburskie w wersji szkolnej. Jak to wyglądało? To jest zabawka kupiona na AliExpress. W tej chwili razem z przesyłką kosztuje około 20 zł. Nazywa się półkule magdeburskie. Bardzo zachęcam do kupienia.
No i składa się z dwóch plastikowych półkul z takimi zaczepami, za które zaczepione są takie pierścienie w kształcie okręgu, coś w rodzaju takich kółek do kluczy. To za te kółka się potem ciągnie, żeby rozerwać te półkule magdeburskie. Jest uszczelka, no i są dwie rurki, zawór przepuszczający powietrze tylko w jednym kierunku, od strony półkuli do strzykawki i strzykawka jako pompka. No i teraz montuje się to całe urządzenie, odpowiednio układając też zawór. Niektórzy z Was z jakichś dziwnych powodów zakładali ten zawór odwrotnie, no i oczywiście wtedy to nie działało i mówili, że nie działa. Przyroda zawsze działa, więc prawa fizyki zawsze działają, więc w takiej sytuacji trzeba po prostu zastanowić się, co zostało zrobione źle i to ewentualnie poprawić. No ale to taka refleksja na przyszłość. Natomiast montowaliśmy ten układ, no i wyciągaliśmy tłok ze strzykawki. Powietrze uciekało z wnętrza tych półkul zetkniętych. Jak mówię, one miały średnicę 6, czy mają średnicę 6 cm. No, można było to powtórzyć, trzeba było wyciągnąć strzykawkę z tej rurki. Wtedy dało się ją z powrotem wsunąć tłok, włożyć to jeszcze raz wyciągnąć i może powtórzyć to jeszcze raz, tam do 3 razy. No w każdym razie znowu w środku, broń Boże, nie było żadnej próżni doskonałej, bo to nie taką pompką zrobioną ze strzykawki należy pracować w tym celu, tylko po prostu no, rozrzedziliśmy trochę powietrze i przez to jego gęstość była mniejsza. No i tak jak żeśmy już się przekonali przy różnych innych okazjach, jeżeli gęstość powietrza w zbiorniku jest mniejsza, no to zmniejsza się również ciśnienie. W związku z tym była różnica ciśnień pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym na zewnątrz i ciśnieniem wewnątrz. Ja tu mógłbym napisać P, ale wtedy to P, a może napiszemy P, dobrze, niech będzie, napiszemy tutaj P. P oczywiście w obu półkulach ciśnienie takie same, bo to jest wtedy już jedna kula. Ta uszczelka zapobiega dostawaniu się powietrza z zewnątrz i wyrównywaniu ciśnień. No i rzeczywiście nie udało nam się, czy trudno było te półkule rozerwać. To jest dokładnie szkolna wersja tego doświadczenia Otto von Guericke. No i to bardzo ładnie pokazuje, że choć tym powietrzem, w którym się poruszamy, w zasadzie na co dzień trudno je dostrzec, no poza tym, że oczywiście mamy świadomość, że oddychamy nim, jest nam niezbędne do życia, ale trudno je dostrzec, to jednak umiemy nim manipulować i wywoływać pewne efekty. No, wcześniej zajmowaliśmy się przyssawkami, a teraz mamy takie półkule magdeburskie i możemy się rzeczywiście przekonać, że różnica ciśnień powoduje, że nie jesteśmy w stanie tych półkul rozerwać. No i jeszcze raz apeluję o to, żeby broń Boże nie mówić, że się zassało. Dobrze? Mówimy o różnicy ciśnień pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym i ciśnieniem wewnątrz tych zetkniętych i uszczelnionych za pomocą gumowej uszczelki półkul.